Ostatnie lata dla polskiej turystyki to bez wątpienia czas sprzyjającej koniunktury. Momentem zwrotnym było zaangażowanie w jej rozwój i promocję środków unijnych. Pozyskanie prawie 252 milionów złotych na promocję za granicą w latach 2007-2013 umożliwiło zrealizowanie największego multimedialnego projektu promocyjnego obejmującego w ostatnich latach 13 rynków europejskich i 3 wybrane azjatyckie. Dzięki efektywnemu zarządzaniu funduszami unijnymi możliwe było uzyskanie wysokich wskaźników dotarcia do potencjalnych zagranicznych turystów, a także wykorzystanie w multimedialnych kampaniach nowoczesnych narzędzi marketingowych i nowych kanałów dystrybucji. W ten sposób rozpoczął się nowy etap komunikowania o Polsce i wzmacniania marki Polska zarówno w kraju, jak i za granicą. Przykładem działań nie tylko promujących walory turystyczne, ale także mających za zadanie zmianę postrzegania regionów niekojarzonych dotąd z wysoką atrakcyjnością turystyczną, była kampania Piękny Wschód, realizowana głównie w kraju, ale także na rynku niemieckim i ukraińskim. Wprowadzenie do powszechnej świadomości marki Piękny Wschód sprzyja widzeniu 5 województw wschodniej Polski jako potencjalnej atrakcyjnej destynacji turystycznej. Mocnym akcentem na międzynarodowej arenie wzmacniającym komunikat o Polsce była polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. W tym czasie do Londynu, Brukseli, Paryża i Frankfurtu latał specjalny samolot Embraer 195, na którym została zamieszczona grafika ze sloganem Move Your Imagination. Współpraca zaś ze znanym nominowanym do Oscara grafikiem Tomkiem Bagińskim pokazała, jak można w innowacyjny sposób zaprojektować przestrzeń miejską i pozytywnie zaskoczyć kilkutysięczną widownię podczas poprzedzającego UEFA Euro 2012 projektu partnerskiego ITB 2011 w Berlinie. Za te innowacyjne rozwiązania polska organizacja turystyczna otrzymała nagrodę prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Innowatica. Uznanie międzynarodowych jurorów uzyskał spot Feel Invited. Srebrny medal na New York Festival Television and Film Awards, brązowy na Festiwalu Filmów Promocyjnych i Korporacyjnych w Los Angeles, Grand Prix na Festiwalu w Zagrzebiu oraz Grand Prix Tourism na 7. Festiwalu Film IT, Film Art and Tourism Festival. Strategia multimedialnej kampanii Feel Invited opierała się na rekomendacji. Badania po mistrzostwach UEFA Euro 2012 pokazały, że średnio 70% respondentów wysoko i zdecydowanie wysoko oceniło swoją wizytę w Polsce, a ponad 90% deklarowało, że zarekomenduje Polskę znajomym. To samo badanie wskazało, że 90% respondentów wyraża gotowość do ponownego przyjazdu do Polski. Kolejną kotwicą medialną były Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 2014 roku. Do trwającej nieprzerwanie kampanii zostały dołączone elementy nawiązujące do tej imprezy. Po UEFA Euro 2012 hasło Feel Invited zostało zamienione na Polska Come and Find Your Story, a w kreacji wykorzystano bajkowe motywy. W ciągu 3 lat kampania Feel Invited dotarła do 9,5 miliona osób, a Polska Come and Find Your Story do 6 milionów i 100 tysięcy osób w 2013 oraz 9 milionów 200 tysięcy osób w 2014. Bajkowa kampania pojawiła się także w kraju. W każdym z województw odbyły się ambientowe akcje promocyjne Bajkowy Urlop w Polsce. Dla mieszkańców, ale i odwiedzających je turystów przygotowany został konkurs Zostań twarzą regionu. Zwycięzcy konkursu pojawili się na 256 wielkoformatowych billboardach w całej Polsce. Polska Come and Find Your Story to wyjątkowa kampania także ze względu na fakt, że po raz pierwszy została wypracowana wspólnie z regionami i miastami spójna linia kreacyjna, która jest wykorzystywana także w ich działaniach promocyjnych. Przykładem jest film promocyjny Krakowa, w którym rolę Kopciuszka zagrała znana aktorka Alicja Bachleda-Curuś. Ważnym elementem na rynku indyjskim były działania dedykowane branży filmowej. W Mumbai odbył się filmowy roadshow dla polskiej i indyjskiej branży filmowej. Pomocą dla zagranicznych producentów filmowych jest mobilna aplikacja z opisem lokacji i praktycznymi informacjami. Pierwsze efekty już są. W 2014 roku powstał film Kick, którego akcja toczy się w Warszawie z udziałem największych gwiazd kina indyjskiego. Film pod względem oglądalności jest drugą produkcją w historii Bollywood. Równolegle z działaniami za granicą w kraju prowadzone były szkolenia przygotowujące do przyjęcia turystów z rynków azjatyckich. W największych miastach odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne, w których wzięło udział ponad 700 osób, zapoznając się z kulturą i wymaganiami azjatyckich klientów. Zostały przygotowane także narzędzia B2B do długofalowych działań, w tym platformy e-learningowe dedykowane tour operatorom z rynku chińskiego.
www.polandspecialist.com oraz rynku indyjskiego www.polandspecialist.com. Największa i najbardziej konsekwentna promocja Polski na świecie prowadzona przez ostatnie lata sprawiła, że ruch turystyczny notuje od kilku lat stabilny wzrost. W światowym rankingu konkurencyjności turystyki Polska awansowała o 16 pozycji. Wzrost przyjazdów do Polski z Unii Europejskiej w skali całego roku wyniósł 7,6%. W latach 2009-2013 liczba przyjazdów turystycznych do Polski wzrosła o 3 910 000 osób, co przełożyło się na zwiększone o 1 miliard euro przychody dewizowe z zagranicznej turystyki przyjazdowej. Widoczne są też efekty kampanii na rynku azjatyckim. Wzrost przyjazdów turystów wyniósł z Japonii o 20%, z Chin o 10,3%, a z Indii o 4,8%. Pod uwagę brane są także inne wyznaczniki efektywności, w tym opinie obcokrajowców o Polsce. Z badań wynika, że w oczach respondentów nasz kraj przez ostatni rok zyskał wizerunkowo, a turyści są bardzo zadowoleni z pobytu w Polsce. Średnia wartość wskaźnika satysfakcji mierzonego na 5-stopniowej skali wyniosła 4,1. Niezwykle ważnym i miarodajnym wskaźnikiem jest także Net Promoter Score. To informacja definiująca siłę marki kraju, wzrost chęci rekomendacji. W 2013 roku wskaźnik NPS wskazywał 26 punktów, zaś rok później było to już 40 punktów. Najwyższy poziom wskaźnik Net Promoter Score dla Polski osiągnął w grupie turystów z krajów starej Unii Europejskiej. Były to 54 punkty. Ponad 60% respondentów z tych krajów chce zdecydowanie polecać Polskę swoim przyjaciołom i znajomym. W 2014 roku odbyło się w Parlamencie Europejskim podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań w projekcie unijnym. Widownie wyjątkowego spektaklu Polska Move Your Imagination stanowili przedstawiciele instytucji europejskich, placówek dyplomatycznych oraz międzynarodowych mediów. To spektakularne wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu europosłów Jana Olbrychta i Jarosława Wałęsy, a gościem honorowym był prezydent Lech Wałęsa. Realizacja przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych zaowocowała także powstaniem nowoczesnych, atrakcyjnych turystycznie obiektów o zróżnicowanym profilu użyteczności społecznej. Polska Organizacja Turystyczna jako instytucja wdrażająca nadzoruje przebieg 21 projektów inwestycyjnych o wartości 1 228 136 000 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 500 milionów złotych. Przykładami zrealizowanych projektów są m.in. projekt Śladem Europejskiej Tożsamości Krakowa, szlak turystyczny po podziemiach rynku głównego gmina Kraków. Projekt Świętokrzyski Szlak Archeogeologiczny, gmina Kielce. Szlaki nowej przygody w zabytkowej kopalni Soli Wieliczka, kopalnia Soli Wieliczka S.A. Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo-Sportowe Arłamów. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, gmina Krosno. Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie, Hala Stulecia we Wrocławiu. W ostatnich latach rozwinął się także przemysł spotkań. Nowoczesne centra konferencyjne przyciągają organizatorów dużych kongresów i konferencji. Wzmocnieniem tych działań jest prowadzony przez Poland Convention Bureau, polskiej organizacji turystycznej, program ambasadorów kongresów polskich. Jego celem jest pozyskiwanie kongresów oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż. Do tej pory tytuł ambasadora kongresów otrzymało ponad 150 osób, a w pracach kapituły uczestniczyło grono wybitnych osobowości polskiego świata nauki, gospodarki i kultury. Dzięki kampaniom prowadzonym w latach 2010-2014 zwiększyła się także liczba turystów korzystających z dostępnego w 22 wersjach językowo-rynkowych Narodowego Portalu Turystycznego, osiągając w 2014 roku liczbę prawie 27 milionów. Powstało repozytorium informacji turystycznej. Blisko 100 komputerów zostało przekazanych Centrom Informacji Turystycznej. Uruchomione zostały nowe kanały dystrybucji informacji. W całej Polsce działają 162 infokioski. Od 2013 roku funkcjonuje infolinia turystyczna, a także dostępny na Narodowym Portalu Turystycznym serwis Booking.com i planer podróży, z którego skorzystało już 400 tysięcy osób. Do dyspozycji turystów pozostaje 400 certyfikowanych punktów informacji turystycznej. System CRM,
Customer Relationship Management oraz w 4 wersjach językowych internetowa platforma szkoleniowa www.specialistpolandtravel. Nowoczesne narzędzie do promocji wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski. Wysoka jakość oferowanych obecnie na polskim rynku turystycznym usług jest widoczna także w poziomie zgłaszanych do konkursu najlepszy projekt turystyczny produktów. Konkurs, będący elementem systemu certyfikacji przez Polską Organizację Turystyczną, organizowany jest już od ponad 10 lat. Co roku nagradzane są produkty spełniające najwyższe kryteria i stanowią wskaźnik zmian na rynku oraz wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności oferty turystycznej. Wprowadzenie dodatkowo złotego certyfikatu dla produktu najwyższej jakości wzmocniło prestiż konkursu i przyczyniło się do upowszechnienia wiedzy potrzebnej do kreowania produktu turystycznego, przynoszącego korzyści turyście i przyczyniającego się do poszerzania i różnicowania oferty turystycznej. Dalszy rozwój polskiego produktu turystycznego wiąże się z potrzebą wzmocnienia znaczenia partnerstwa publiczno-prawnego, niezbędnego elementu do sprawnego zarządzania turystyką, w szczególności w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. O tym aspekcie decydują przede wszystkim ludzie, bez których nie udałoby się zrealizować tych trudnych przedsięwzięć. Wyrazem wdzięczności i uznania dla osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji Polski, a także wzmacniania jej wizerunku, są odznaczenia: Zasłużony dla turystyki, nadawane przez ministra sportu i turystyki, oraz Złote Logo Polska, przyznawane przez prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Kolejne lata to następne wyzwania. W maju 2015 roku będziemy obecni na Expo w Mediolanie. Tydzień Polskiej Turystyki, którego Polska Organizacja Turystyczna jest gospodarzem, to kolejna szansa na pokazanie potencjału polskich regionów i miast grupie odbiorców. Od konsumentów z całego świata i przedstawicieli mediów, po przedstawicieli różnych sektorów gospodarki, w tym branży turystycznej i przemysłu spotkań.